Siemandera, to znowu ja, wasz ulubiony YouTuber, i zaczynamy kolejny odcinek z Forza Horizon 2. Jak wiecie, po ostatnim odcinku zaczynamy mistrzostwa z właśnie tą tetetką, którą przygotowałem już dawno w klasie A800. Nie wiem, czy w tym momencie to jest dobry wybór, jeżeli chodzi o klasę, że zauważcie, że jednak lepiej jest zrobić troszeczkę niższą klasę na zasadzie takiej, żeby nie maksować klasy, nie? Że jak na przykład jest klasa A800, to zrobić 780, 790, ale zobaczymy, no jak się sprawdzi, no wiadomo. Także lecimy. Już wam pokazuję, tutaj skończyliśmy ostatnio mistrzostwa i lecimy sobie do San Giovanni. Mamy 9 km niecałe już. Tetka się napędza. Kurde, dobra jest. Ale mało stabilna. No jestem ciekaw, czy jak mi się będzie tutaj tuning na niej, czy on się sprawdzi. No na razie. Ale jak widzieliście na tym Fordzie, no z poprzedniego odcinka, no petarda. Bardzo przyjemnie mi się jechał tym Fordem, bardzo fajne auto i fajnie siadł tuning. I fajne wyścigi mieliśmy, ostatni wyścig był fajny w tych ruinach, także zapraszam, kto nie widział, do poprzedniego odcinka. Odcinki teraz przez weekend będą codziennie. Więc kto nie widział sobotniego odcinka z rana i wieczora, to zapraszam. No i przypominam o łapce, o subskrypcji, no i o komentarzu, który naprawdę pomaga. I ciśniemy mistrzostwa, narzuciliśmy tempo na weekend, żeby jak najszybciej dojść do finału. Za 400 metrów skręć w prawo. Z racji tego, że jest weekend, troszeczkę mamy więcej czasu, więc... Skręć w prawo. Mogłem sobie pozwolić na dwa odcinki dziennie. Niestety przyszły tydzień pracuję 9-17, więc o 17 jak skończę pracę. Zanim wrócę, zanim zjem, zanim się wykąpię po pracy, kurde, bo wiecie, teraz te temperatury są takie, a nie inne, że człowiek przychodzi z pracy zlany jak świnia spocony. Więc pierwsze co, to zawsze prysznic, zimny prysznic. Jakiś obiadek, zanim się człowiek tutaj ogarnie, usiądzie, to szybki będę musiał nagrywać jakiś odcinek. Będę musiał nagrywać w ogóle odcinki w przód, o jeden w przód, żeby na przykład, nie wiem, w poniedziałek nagrywam na wtorek na 18, bo nie będę mógł nagrywać na bieżąco na 18, bo po prostu nie będę miał na to czasu. Jak ja wrócę do domu i ogarnę się, to już będzie po 18, a odcinek musi wjechać o 18, tam plus minus, nie? Może być jakaś tam obsługa nieraz. Jak mi się coś tam źle poukłada i jednak naprawdę będę nagrywał odcinek na bieżąco, no to wtedy może być z opóźnienia, na przykład o 19 albo i o 20. Skręć w prawo. Dobra, dojechaliśmy do celu. Zgarniamy 8,5 tysiąca za to. Pyk. San Giovanni. Dobra, witamy na mistrzostwach Sports Cars. Na polu startowym czeka ciekawa mieszanka samochodów. To powinna być dla ciebie niełatwa konkurencja. Ruszaj, koleś. Wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Ruszaj, koleś. Ej! No nie, to jest poszutrze. I zobaczcie, to też będzie poszutrze. Tak? Nie, to będzie po asfalcie. To jest poszutrze. To jest po asfalcie. No kurde, dlaczego oni robią takie coś, że robią... Dobra, jedziemy po te mistrzostwa. Daj po ten wyścig. Kolejny poziom. Ice? Czy auto? Auto, bo dawno nie było auta. Dawać auto. Albo tą kupę. O, tam było. Ajajajaj. Za 200 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Gdzieś jest tablica. Jest schowana. Ej, no naprawdę nie szczędzili sobie szczegółów, nie? Bo przypominam, FH2 w wersji Xboxowej 360 jest
tak masakrycznie okrojona, a znowu Xbox One wersja jest tak bogata w szczegóły, że no nie szczędzili sobie w ogóle. Jest to, to są dwie różne gry, kurde. Ja jestem w szoku, kurde, że naprawdę tu się nic nie dorysowuje, jest miliony szczegółów, stołeczków, katabarycików, kurde, drzew, wszystkiego, krajobraz się nie dorysowuje, pięknie, naprawdę pięknie zoptymalizowana i dobrze zrobiona ta gra. Lecimy, lecimy, zobaczymy jak się ta tetka sprawdzi, niestety będziemy mieli shooter. O, jakie fury, 350Z, 70Z. Dzięki. No nie, no i ten właśnie zasrany shooter. Total destruction. Kurde, poczekajcie, ja sobie to cofnę. Wiecie dlaczego ja pojechałem w tą ścianę? Bo ja nacisnąłem sobie, żeby wejść w tryb zdjęć. Chciałem zrobić auta i nie mogłem. No wejdź, kurde, w to. Ej, no nie mogę wejść w tryb zdjęć. No nie działa. Dobra, to zrobię może najwyżej w następnym wyścigu. Ja pierdzielę, co jest grane? O, teraz wszedł. Teraz, jak ja nie potrzebuję. Dobra, robimy zdjęcia. Tetkę sobie zrobimy, tysiaczek, okej, okay. I zaraz się cofnę tam daleko kamerą, mam nadzieję, że ich złapę wszystkich. Tutaj daleko można wyjechać kamerą. Tego złapiemy. Cztery auta złapaliśmy. Jeszcze cztery i będzie premia. Raz, dwa, trzy. O, już dalej nie sięgnę. Tam jedno jest auto w oddali. No ja pierdzielę, jak dziwnie to działa ten tryb zdjęć. No nie wiem czemu. Czy ja mam po prostu coś z padem i nie działa to? Ale nie, no nie, nie, no kurde. Przecież w FH3 graliśmy i działało bez problemu od razu. Nie wiem, czy tak się coś sra w tej części gry. Nie no, nie mają z nami szans. Ostatnio okrążenie. I to był ten efekt, kurde, takiego latania lewa, prawa i nie mogłem go znowu naprostować. Ale to ja zauważyłem, że chyba auta z napędem na cztery koła mają to. Tak coś mi się wydaje. Pamiętacie tą Audicę? Była tragedia. I Audicą S4, co braliśmy. I teraz właśnie tą tetetką podobny efekt jest. Auto, co mają napęd na cztery koła. Ale ten się trzymał tu, kurde. Świetna jazda, stary. No i kolejne zwycięstwo. Dobra robota. Dobra robota. O, maska rozpruta.
Dobra. No i teraz po kolei po prostu w dół wszystkie trzy sobie zaliczymy. Za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Gdzieś tu jest tablica. Zebrać. Kurde, jak ja mam tu wjechać? Ale zrobili za kamarki, kurde. Żeby mogli tak nie kombinować. Jesteś u celu. Jestem u celu. ETRS. O, nocny wyścig. Gdzie ładnie. Muszę od razu wejść w te zdjęcia. Ja pierdziel. Za którymś razem znowu. Hops, hops, hops. I 100 autek teraz trzeba złapać. Drugą stronę. O, teraz to ta. Ładnie żeśmy natrzaskali. O, ale mnie przydzwonił. Kurde, wyrzucił do mnie z bramki. Chłopaki tutaj na asfalcie się napędzili. Ale pięknie, kurde, skleiła ta tetka ten zakręt. No super. No dobra, czyli auto dobre jest. Zaszalał wariacie. Ogień z rury. Luksusowo, fajne to wyjście, naprawdę, fajnie się jeździ po tych drogach włoskich, francuskich, teraz jesteśmy we Włoszech. Fajnie jeździsz, stary, ale nie wpadaj w samouwielbienie. Jeśli chcesz zostać mistrzem festiwalu Horizon, musisz utrzymać ten poziom. Marian, nie dygaj, kurde, mamy wygraną w kieszeni. To jest tylko formalność, lecimy. Kolejny, następny poziom, 37. Quick spina odpalamy. Kura czy kasa? No kurde, dobra, teraz obstawiam kasę. To i tak cały czas kasowa. Chociaż żeby dużo tej kasy wpadło. 60 koła, to jest kurde kwota tej kupy, dobrze. Ej, ale żeśmy kurde sfarcili, super.
Dobra, tu znowu offroadówka będzie. Za 400 metrów. Ile mamy już kasy? 568 tysięcy. No i właśnie o to chodziło, ja chciałem jak najwięcej tej kasy uzbierać, żeby kupić jedno auto. Skręć w prawo. Które mi posłuży do wyścigu, bo podejrzewam, że jeden wyścig, który będzie właśnie tym finałem, to będzie taki jeden znany wyścig, który jest w każdej Forzie. Dlatego tak sobie planuję właśnie zakup jednego auta i zrobienie nim tego wyścigu. Ale mogę się mylić, może w ogóle tam nie będzie kultowego Goliata, tylko to będzie na przykład, nie wiem, jakiś wyścig pokazowy, żaden wyścig, może po prostu będzie to jakaś cutscenka i po prostu dalej będziemy jechać kolejne wyścigi. A finał to jest, że po prostu zakończenie gry jakieś czy coś? Spoiler straciłem. Nie ma już shooter. To następny będzie shooterowy, czy końcówka będzie tutaj shooterowa? Może 36% wyścigu, więc jest wszystko przed nami. No i zobaczcie te widoki, ja odwracam się do tyłu, są daleko, kurde, góry, oni jadą sobie, nic się nie dorysowuje, naprawdę jest bardzo dobrze wykonany grą FH2. Nie wiem jak jest w FH1, tak, bo nigdy nie grałem, ale podejrzewam, że między FH1 a FH2 to jest ogromna przepaść, a później kolejne części w FH2, czyli FH3, 4, 5 to już jest tylko po prostu jakby dopieszczanie pomysłów, które wprowadzili w FH2, bo wszystko co mamy teraz w FH2 jest już w każdej innej Forzie i nic innego jakby nie ma. Więc tutaj naprawdę weszli na wyżyny swoich kurczę pomysłów i fajnie to wszystko zrobili, że spiny i tam różności, no po prostu jest tego bardzo fajnie rozegrane wszystkie pomysły otwartego świata, tego co słyszałem w FH1 chyba nie mamy otwartego świata, jeździmy po jakichś wyznaczonych drogach, ale chyba nie ma tak, że możemy sobie gdzieś tam zboczyć, nie? Ściąć, ale no nie wiem, zobaczymy. Pokażę się na własnej skórze, to sprawdzę. O rany, jak się na ciebie patrzy, wydaje się to takie proste. Ej, mieliśmy pęknięty grill? Ej, mamy pęknięty grill, mamy dziurę w grillu. Ja pierdzielę, jakie są zniszczenia w tej grze. No kurde, bajerancko to zrobili. Maska tam jest otwarta, tu jest pęknięty grill. W kratce zderzaka też jest kurde dziura. Tu jest urwany, normalnie ja pierdzielę, ale zarobiście, zobaczcie wgięciony próg z drzwiami. No kurde, jak pięknie to zrobili. No szok, niedowierzanie. Ej, chyba w żadnej Forzie nie ma takich zniszczeń jak tutaj zrobili, nie? O, jesteśmy w okręgu kurde zaginionego auta. Rozejrzymy się, może od razu znajdziemy. Nie, zostawię to na odcinek. Nie szukam. Jadę z klapkami na oczach, nie szukam. No ale te drogi, kurde. No normalnie jakby się oglądało, kurde, jakiś film, czy jakiś, nie wiem, przyrodniczy program, nie? Te dróżki takie włoskie, te pojedyncze takie drzewka zaostrzone, jak ołówek, takie cieniutkie. Normalnie widoczki są super. Skręć w lewo.
jestem. Jesteś u celu. Fura naprawiona. Zobaczymy, jak ją znowu rozwalimy. Tu już chyba będzie szutrowy wyścig. Sandziwani Sports. Rajd przełajowy. Rajd przełajowy. Rajd przełajowy, kurde, Audi to te. Teraz. Dobra, stary. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. Piece of cake. Porsche, Nissan 370Z. Tutaj Alfa Romeo. Ten mnie się spycha. Już mnie spowolnił. Spucha mnie. Ale my mamy tutaj za twarde zawieszenie. Dzięki. Zdobyłeś punkt umiejętności. Jakie umiejętności? Kurde, jakie umiejętności? Co ja robię? Jeszcze. No to jakoś delikatniej wejść. Puść. Kurde, wrzucam je. Wow, jakiego kurde fikołasa, wata. Ale jaja. Ale jaja, ale to było dobre. Nie jadą drogą, ja jadę szybko. A ten Nissan skąd się wziął tam z pola i jeszcze szybciej od nas wszystkich? Powtórka. Ej, i właśnie nawet ten element cofania. Mamy to w każdej kolejnej Fordzie. Nie wiem, jak jest w jedynce, ale no to jest też bardzo fajna sprawa. To jak jest charakterystyczne tylko dla Fordzy w sumie to cofanie. Szeroko to przebrę. Łap asfalt, napędzamy się. Utrzymaj pozycję, wszystkie płotki moje i zjeżdżamy. Ale szeroko. Cudownie, stary, po prostu cudownie. Zaczynasz zjednywać sobie fanów. Tak jest, zbieraj kolejne zwycięstwa w mistrzostwach. Tak jest. Four more. Four more. Ale ta teta wymęczona. No dobra, gdzie nam każą jechać? Co będziemy robić następnie? Uczone mistrzostwa 11. Okej, mieliśmy dziś wspaniałe wyścigi, ale zanim ruszymy dalej, spotkajmy się tutaj. Zaplanowałem coś szczególnego. Ej, niedzielny odcinek. Wieczorny, będziecie mieli pokazóweczkę, czyli wiemy, co robimy. Także na dzisiaj, na tym odcinku to już jest wszystko. W następnym zobaczycie pokazówkę. Także już sobie wyznaczam cel, jedziemy sobie tetetką po wyścig pokazowy z samolotem jakimś. Ej, no kurde, ale jaja, bardzo fajnie. Dobra, to super, to już się nie mogę doczekać na samego odcinka. Strzałeczko do następnego, cześć.